Dzień dobry serdecznie moi drodzy, to już moje ostatnie godziny na Hawajach, dosłownie nagrywam wam ten materiał i lecę na samolot, a później samolotem. Także kolejne materiały będą już z Polski, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o złotej piłce, ósmej złotej piłce Messiego. Powiem wam, co ja sądzę o tej nagrodzie, komu bym ją wręczył, ale przede wszystkim też podsumujemy wasze głosy, 5000 oddanych głosów na to, kogo wy byście wybrali jako zwycięzcę złotej piłki za sezon ostatni, można powiedzieć, bo to już nie jest nagroda za rok kalendarzowy, na szczęście. Także serdecznie zapraszam, a skoro jedziemy w tę podróż o złotej piłce, to porozmawiajmy o złocie. Moi drodzy, partnerem odcinka jest sklep goldsaver.pl, założony przez renomowaną markę, która od lat zajmuje się handlem kruszcem. I w końcu jest to możliwość do tego, żeby każdy, kogo nie stać na jednorazowy wydatek 9000 zł na uncję złota, mógł kawałek po kawałku kupować sobie ten kruszec. Sami zobaczcie, jak prosto to wygląda. Ja zdecydowałem się na transakcję po 2000 zł jednorazowo. Za tyle zakupiłem mniej więcej 7 gramów złota, to już jest na moim koncie. Kiedy uzbieram całą uncję, mogę ją odebrać w formie sztabki właśnie takiej, mogę ją odsprzedać. To jest świetny sposób oszczędzania, bo oszczędzamy bezpośrednio w złocie. Dodatkowo rejestrując się z mojego linku, z moim kodem, macie 100 zł do swojej pierwszej sztabki, do swojej pierwszej uncji. Ona doda się do waszego konta, kiedy już będzie wam właśnie tyle brakowało do odbioru swojej uncji. Także serdecznie polecam i serdeczne dzięki dla wszystkich, którzy z mojego linku zdecydowali się na rejestrację i oszczędzanie w ten sposób. A my lecimy z odcinkiem. Moi drodzy, to jest ostatnia szansa na zgarnięcie tego bonusu od GoldSavera, od sklepu GoldSaver, więc jak jeszcze się wahacie, jeszcze nie skorzystaliście, a macie ochotę oszczędzać w złocie, to link jest w opisie. Serdeczne dzięki za korzystanie z mojego linku do rejestracji, bo to też jest forma wsparcia kanału. A my przejdźmy do rzeczy. Messi wygrał złotą piłkę. Od kilku dni już było mówione, że to on właśnie będzie tym, który odbierze tę nagrodę. Ósmy raz z rzędu, no. Powiedzmy sobie w skrócie, nikt tego nigdy nie dorówna temu, nigdy nie mów nigdy, ja rozumiem, ale zakładam, że za naszego życia nie spotka się piłkarza, który odbierze tę nagrodę 8 razy. To jest oczywiście tylko moja opinia. Na ten moment nie widzę takiego gracza. Oczywiście wszystko może się zmienić, ale szczerze wątpię. Myślę, że Messi był zawodnikiem w skali historii piłki naprawdę no takim, których można policzyć na palcach jednej ręki. Dla wielu jest najlepszy, ja uważam, że jest najlepszy. Ale to oczywiście wiem, że jest kwestia opinii. Rozumiem też, że ktoś może wskazać tego czy innego zawodnika jako bardziej, że tak powiem, kompletnego albo lepszego. Co tam kto woli. Ósma złota piłka w sezonie, w którym wygrał mundial. Przypomnijmy, listopad, grudzień, Katar. I tutaj pojawia się sporo głosów niezadowolenia. Mianowicie, przecież Haaland zdobył potrójną koronę z Manchesterem City. Był tam kluczowym zawodnikiem, strzelił więcej bramek. W klasyfikacji kanadyjskiej chyba i tak wypadł ciut gorzej od Messiego przez liczbę asyst, ale no umówmy się, że to nie jest kluczowe. No te trzy puchary, ludzie zwracają uwagę na te trzy puchary, na to właśnie jak bił rekordy w Premier League i tak dalej, że właśnie złota piłka to powinna być właśnie dla takiego piłkarza, bo Messi w zasadzie, jeżeli też mamy być szczerzy, wygrał ten mundial. Był tam bardzo ważnym zawodnikiem, zgarniał nagrodę MVP mundialu, wszystko się zgadza. Ale w samym PSG nie poszalał, mówiąc delikatnie. Jeżeli chodzi o później jego przynoszenie do MLS, to umówmy się, za osiągnięcia w MLS-ie raczej złotych piłek się nie przyznaje. Więc tak naprawdę zgarnął tę złotą piłkę za wygranie tego mundialu w wielkim stylu. To możemy sobie powiedzieć szczerze, podczas gdy Haaland musiał wykazać równą formę przez jakby dłuższą część sezonu i nie miał szans na mundial, no bo jest reprezentantem Norwegii, umówmy się, że taki zawodnik ma o wiele trudniej. Jak wyglądały wasze głosy, jeżeli chodzi o to, komu przyznalibyście złotą piłkę? Moi drodzy, jeżeli zliczymy głosy kibiców Realu Madryt, to według nich Haaland powinien wygrać złotą piłkę i miał ponad dwa razy więcej punktów zebranych niż Messi. Na trzecim miejscu De Bruyne, ale to wymowne. Ponad dwa razy więcej punktów wśród kibiców Realu Madryt w tym głosowaniu zdobył Haaland. Jeżeli chodzi o kibiców Barcelony, według nich Messi powinien zgarnąć tę nagrodę. 5151 punktów, Haaland 4221. W obu przypadkach na trzecim miejscu znajdujący się De Bruyne, to już jest gigantyczna przewaga. Jeżeli nie weźmiemy pod uwagę ani kibiców Barcelony, ani kibiców Realu, to Haaland jest waszym, ich zdaniem, tym zawodnikiem, który powinien zgarnąć złotą piłkę. 6419 punktów do 3741. Trzeci również De Bruyne. A jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie głosy, wszystkie punkty wszystkich kibiców, którzy głosowali, to waszym zdaniem i tak wygrywa Haaland.
14 tysięcy, prawie 800 głosów. Messi 10 700 z małym haczykiem. Trzeci De Bruyne 2260. Skąd wynikają te rozbieżności? Odnoszę wrażenie, że co złota piłka o tym mówię i trzeba o tym powiedzieć po raz kolejny. Słuchajcie, w złotej piłce nie jest tak, że siada niezależny jury, analizuje, rozkminia i stwierdza, komu się należy, a komu się nie należy. Tylko jest to w dużej mierze decyzja grona dziennikarzy, osób wyznaczonych, nieważne czy to by byli dziennikarze, piłkarze, ktokolwiek. Jeżeli masz duże grono osób wyznaczonych, musisz wziąć pod uwagę ich sympatię, ich antypatię, ich nadzieje, ich oczekiwania, wszystko co związane z ludźmi. Zobaczcie, tak jak tutaj różnią się wyniki ankiet, weźmiemy kibiców Realu Madryt, wielu z nich, taka ciekawostka, jak było głosowanie, dawało Messiego na najniższym miejscu. Mimo tego, że tylko trzy pierwsze miejsca były punktowane, jakby go dali czwartego, piątego, to bez różnicy, poświęcili energię na to, żeby przesunąć Messiego na sam koniec. Tylko w tej grupie się to zdarzało, żeby Messi miał tak wysoki wskaźnik, znaczy wysoki statystycznie do reszty, przesunięcia na ostatnie miejsce. Nie oszukujmy się, że osoby głosujące w tym plebiscycie również kierują się sympatią. Lubią Messiego, zagłosują na niego, nawet jeżeli racjonalnie może ktoś inny powinien tę nagrodę dostać. Po drugie, pamiętajmy o tym, że Messi przyciągnął do piłki wiele osób. Rozkochał w futbolu wiele osób i wiele osób ma do tego zawodnika sentyment. Wiele osób uważa go za najlepszego w historii i ten mundial to było dla nich takie, wiecie, coś magicznego, jeżeli chodzi o kwestie sportowe, może nawet poniekąd transcendentalnego przeżycia, że oto spełniło się. Futbol stał się uczciwy. Messi, najlepszy piłkarz w historii, ja mówię o osobach, które tak uważają, w końcu zgarnął to i dla nich to już jest wystarczający powód, by mu tę złotą piłkę dać po tym, jak się zaprezentował, po tym, jak to trofeum zdobył. Musimy wziąć to pod uwagę. I oczywiście, w drugą stronę to też działa. Są osoby, które Messiego nie lubią, ale mimo wszystko, jeżeli popatrzymy na skalę i dodamy do tego zwycięstwo w mundialu, o tym, jak było głośno o Messi, o tych jego, przecież po mundialu cała masa historii, to też ma znaczenie. To jest kolejny punkt, który ma gigantyczne znaczenie. To jaki PR jest danego zawodnika. Haaland, nie oszukujmy się, oczywiście on wchodzi do najwyższej piłki z wysokiego C i robi rewelacyjną robotę, ale to jeszcze nie jest ten poziom magii, który osiągnął Leo Messi. To jeszcze po prostu nie jest to w świadomości ludzkich odbiorców. Nie traktujmy tej nagrody jako wyznacznik tego, czy dany piłkarz rzeczywiście jest najlepszy, bo to nie jest ta nagroda. Odkąd jury Złotej Piłki przestało ją wybierać, to jest ranking trochę popularności, trochę PR-u. Niektórzy piszą o jakimś kupionym trofeum. Ludzie, to w ogóle nie o to chodzi. To jest nic innego jak plebiscyt wśród głosujących. No, tak jak Polacy zdobywają głosowania często i wygrywają Polacy jacyś przez to, że cała masa Polaków się rzuci na głosowanie. Tak tutaj osoby głosujące kierują się również swoim sentymentem, nawet w dobrej wierze, chcąc głosować obiektywnie, uważają mundial ważny itd., itd. Więc nie traktujmy tej nagrody w taki sposób, żeby się żyłować, chlastać. O Jezus, ten wygrał, ten nie wygrał, ten ma 8, ten ma ile? Dla mnie Messi jest najlepszym piłkarzem w historii. Ma 8 złotych piłek i cieszy mnie to, ale tak naprawdę nie zwracam na tę nagrodę uwagi już od dłuższego czasu. Bardziej, żeby powkurzać ziomka, który jest kibicem Ronaldo, jasne, tego typu sytuacje. Ale nie jest to dla mnie w żadnym stopniu wyznacznik tego, czy dany rok to rzeczywiście był najlepszy piłkarz pod względem gry spośród wszystkich lig, wszystkich piłkarzy. Gdybym to ja miał głosować, gdybym to ja miał wybrać, to z ręką na sercu Messi nie miałby 8 złotych piłek. Uważam, że Cristiano Ronaldo też nie miałby 5 bodajże złotych piłek, bo uważam, że część z tych złotych piłek, które już rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, kto nie oglądał, obejrzyjcie, jak ludzie by głosowali w niektórych kontrowersyjnych plebiscytach, kiedy to Messi wygrywał. To samo można by zrobić z Ronaldo, bo tam też były niektóre takie przyznane złote piłki, przynajmniej jedna. I w tym roku dałbym tę złotą piłkę Haalandowi. Bo uważam, że rzeczywiście złota piłka za cały sezon to jest taka nagroda, że jak zgarniasz potrójną koronę, jesteś młody, klepiesz te rekordy strzeleckie, to jest to dla mnie w kontekście całego sezonu większe osiągnięcie niż wygranie mundialu, ale tak naprawdę później gra w MLS-ie i no, niezachwycająca gra w PSG. Pod kątem, oczywiście on tam był kluczowy, żebyśmy się jasno rozumieli, on tam miał rewelacyjny współczynnik ostatnich dograń, był kapitalnym graczem, ale jednak to PSG niczego nie wygrało. I to jest znowu trochę też kolejna kontrowersyjna decyzja. A co z zawodnikami, którzy graliby, nie wiem, w szóstej drużynie danej ligi, ale rzeczywiście byliby fantastyczni. Oni w ogóle nie mają szans na taką nagrodę, bo przecież patrzymy na trofea, czy wygrał to, czy tamto. Więc to jest bardzo trudne do przyznania nagroda. Traktujmy to jako plebiscyt popularności. Apeluję do tego, bo mówię,
te argumenty, które wymieniłem, one są naprawdę logiczne. I jakby się zastanowić, to ma sens. To nie chodzi o żadne przekupstwa, o żadne jakieś, nie wiem, teorie spiskowe. To po prostu jest ranking popularności. Messi jest idolem wielu osób. Messi rozczulił wiele osób, wygrywając ten mundial. Dał im dużo radości takiej kibicowskiej. Mi również. Tym właśnie głosem kierują się osoby oddające punkty na złotą piłkę. Ja bym przyznał ją Haalandowi w tym roku, szczerze, bo to jest fantastyczny, to był fantastyczny sezon tego piłkarza, kapitalny. Debiut w Premier League, bijąc takie rekordy, już wiecie, naprawdę weteranów, którzy ustanawiali te rekordy, to jest coś niesamowitego, ale mam to w nosie ostatecznie. Cieszę się, że wygrał Messi, bo go lubię, ale jakby nawet wygrał Cristiano Ronaldo, nie pogorszyłoby to mojego samopoczucia. Zdziwiłbym się akurat w tym sezonie, ale wiecie, gdyby tam była jakaś wyrównana sytuacja i to Ronaldo wygrywał, ja się naprawdę nie przejmowałem tymi plebiscytami, odkąd ta forma głosowania się zmieniła, bo to po prostu nie ma sensu. To tak jakbyście się denerwowali, że telekamerę ktoś inny otrzymał, albo nie wiem, co innego, gdzie ludzie głosują hurtowo. No, wyluzujcie, moi drodzy. Fary robią szum, jest chillerka, jest klimacik. Po co się denerwować? Na spokojnie, moi drodzy. To jest moje przesłanie. I z tym przesłaniem was pozostawiam. Ciekaw jestem waszych opinii. Komu wy byście dali? Bo wiem, że wiele osób wybierze Messiego. I ja mówię, ja to rozumiem. Tylko zastanawiam się, czy coś poza tym właśnie mundialem byście dodali, czy po prostu waszym zdaniem ten mundial jest na tyle kluczowy, że powinien być decydujący. O, kurna, krabisko jakieś, patrz. Trochę się cykałem właśnie, żeby mnie jakieś tutaj mędy nie zaczęły jeść. Nie widzicie go, bo to jest kurna obiektyw 20. Zaraz, przejdę się do niego. Będzie z kamerą wśród zwierząt. Piękny, it's beautiful. Popatrz jaka Francja. Gotta move out. A jaki dziad. I weź tam, wsadź nogę, niech cię chlapnie. Spierdzielam stąd. Tam ogólnie leżą dwie foki. Jedna mała, jedna duża, która urodziła się niespełna 24 godziny temu. Rajski klimat tu jest, muszę powiedzieć. Ale tak jak mówiłem, to już ostatnie chwile nasze tutaj spędzone. Reszta odcinków będzie już nagrywana z powrotem. No później z przyczepy, ale jeszcze chwilę od moich rodziców z tej zajebistej meblościanki, którą kojarzycie. Dzięki! Dawajcie znać w komentarzu, co z tą złotą piłką. Przypominam, ostatnia szansa na ten bonus Goldsavera, na tę rejestrację z mojego linku. Więc kto ma chęć, niech się rejestruje. A ja pozdrawiam serdecznie z małżonką. Dobrego dnia, pa!